Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. I uwaga, przegląd samochodu Chrysler Hemi 300C, jeśli dobrze pamiętam nazwę tego auta. Dlaczego robię jego przegląd? Dlatego, że w ogóle jeszcze jego nie robiłem. Nigdy wcześniej nie jeździłem tym samochodem nawet. I chciałem go sobie po prostu zakupić, nie kosztuje dużo, 2300 bodajże boostów. I akurat tyle udało mi się ostatnio zdobyć z promocyjnego kodu. Cześć Patryk. I z jakichś tam boostów, które zostały niby przypisane do mojego konta. Myślałem, że każdy dostał takiego maila, okazało się, że dostałem go tylko ja, ale kiedyś ja miałem jakieś tam zaległe boosty dodane do mojego konta, ale nie dostałem żadnego maila. Nieważne. W każdym razie 600 boostów i 2000 boostów dało mi 2600 boostów. Co w sumie, no właśnie tak, kupiłem sobie Hemi i zostało mi 300 boostów na jeszcze jakiś tam gówniany tuning, powiedzmy, tak? W każdym razie obniżyłem go już do drugiego poziomu i samochód naprawdę bardzo mi się podoba, fajnie się nim jeździ. Z prowadzeniem, wbrew pozorom, nie ma aż takiego dużego problemu, bardzo fajnie się prowadzi. Powiem tak, pierwsza faza skrętu, jak ja to mówię, jest w porządku, jest naprawdę super, ale później samochód robi się tak masakrycznie podsterowny, że ciężko nim ogarnąć skręt. Natomiast zdaje się, że jest bardzo ciężki i świetnie nadaje się na ucieczki drużynowe. Chodźmy sobie, pojedziemy sobie może jakiś wyścig, nie wiem czy losowy, nie wiem gdzie uda mi się w ogóle coś przejechać, zaraz to sprawdzimy. No i dobra, jesteśmy w pokoju, zaprosiłem Patryka, którego spotkałem na ulicy. Niestety żadnego wyścigu multi nie udało mi się przejechać. Mam tutaj prawie wymaksowanego Chryslera w klasie C i powiem wam, że bardzo fajnie i przyjemnie przede wszystkim mi się nim jeździ. Mam tu części Americona, żadnych skillów, jakieś tam części wizualne, tak? Moje malowanie oczywiście wszystkim się będzie bardzo podobać. Startujemy. No i dobra, moim przeciwnikiem jest Patryk w Skyline R34. Bardzo zbliżone chyba auto pod względem osiągów, w sensie ten Skyline. Zaraz zobaczymy, jak Patryk sobie poradzi tutaj. Czyli tak, mówiłem już o skręcie. Jest troszeczkę no, kiepski jednak. Ale da się tutaj opanować to auto. To nie jest tak, że jest totalny Dodge Charger. Da się tutaj ładnie nim operować, ale no, trzeba się troszeczkę postarać, tak? Te części Americona też chyba tutaj dużo dają. I tak, no przede wszystkim zaletą samochodu jest też dźwięk. O właśnie, teraz mnie trochę wywaliło. Dźwięk bardzo ładnie brzmi. Nie wiem czy to słyszycie, może na kamerze z maski będzie lepiej. O! Bardzo ładnie sobie brzmi i to cieszy ucho, naprawdę. Co do osiągów, no ciężko mi stwierdzić jak tutaj z przyspieszeniem w porównaniu z innymi samochodami w klasie C, ale ze Skyline'em daję sobie radę, co nie jest jakby wielkim osiągnięciem, bo Skyline jakoś też specjalny w klasie C nie jest. Zresztą w żadnej klasie on dobry nie jest, strasznie dobry, tak? Nitro, już patrzymy jakie mamy tu nitro. Nitro nie jest też hardkorowe, coś tam daje tego powera troszeczkę, ale nie dużo. Uwaga! Troszeczkę tej mocy jest, ale no tak jak mówiłem, raczej dupa zbita. Natomiast samochód, jak mówiłem, jest bardzo ciężki i zobaczcie jak taranuje wszystkie przeszkody, tak? Zaraz się zderzymy z jakimś trafikiem. Bam! Bam! Zobaczcie, jak ładnie sobie radzi. Boję się pomyśleć, co robi wersja Moloch. To po prostu jest bajka, podejrzewam. No, ale ja nie mam wersji Moloch, mam zwykłą wersję i ona radzi sobie nawet bardzo dobrze. Z takimi kolizjami, zderzeniami. Oczywiście na plus dla chemii. No i dojechaliśmy pierwszy wyścig. Pojedźmy sobie coś jeszcze. I uwaga, tym razem moim przeciwnikiem jest Foguś, a raczej jego samochód w rękach Patryka. I zobaczymy, jak mi się tutaj teraz uda pojechać.
podejrzewam, że nie jest zbyt fajnie. I tak, no zdecydowanie polecałbym chemii na pościgi, na ucieczki drużynowe. To jest zdecydowanie samochód stworzony po prostu do tego. Jeśli ktoś ma wersję Moloch, to jest po prostu szczęściarzem, ale i posiadacze zwykłej wersji także się ucieszą z tego, co ten samochód potrafi robić na przykład z SUV-ami na ucieczce drużynowej. Z tego, co się orientuję, nigdy wcześniej Chrysler nie był dostępny za kasę z gry. Wobec tego nigdy go nawet nie posiadałem, głównie z tego powodu, bo ja od jakiegoś czasu w ogóle busów nie kupuję. Po prostu uznałem, że to jest bez sensu, jeśli w grze jest tylu oszustów, tak? Jeśli ja kupię sobie McLarena F1 i za 200, słuchajcie, za 200 i później nie mogę nim pojechać ani jednego wyścigu, nawet dokończyć, no to jaki jest sens tego, tak? To jest moim zdaniem bez sensu i dlatego uznałem, że nie będę nic kupował, tylko po prostu to, co będzie darmowe, to sobie sprawdzę, wykorzystam i już. I też oczywiście żadnych cheatów, bo to też nie ma sensu moim zdaniem. Cheatować w grze, w której są sami ci cheaterzy. No w sumie były w to jakiś sens, po prostu walczyć na cheaty, no ale nie wiem, to nie dla mnie. Wow, co tu poleciało? No i tym razem Patryk wygrał w samochodzie Bogusia, Fogusia, Srogusia. No to nie była Warszawa, ale i tak mu poszło nieźle. No i dobra, chodźmy teraz do garażu. Pokażę wam, co właściwie mamy dostępne dla tego samochodu. Z tego, co się orientuję, to niewiele. Na pewno bodykitów nie było. No i zobaczcie, sklep, pakietka loserii, nie mamy nic. Spoilery i masek też nie mamy żadnych. Spoilery to oczywiście standardowe. Dwa spoilery mamy za kasę z gry. Samochód ze spoilerem wygląda tak. O, właściwie to chyba możemy nawet usunąć standardowy. No, nie wygląda to już ciekawie. Nie wiem, mi się podoba bardziej z tym takim standardowym spoilerem. To jest wersja SRT8 i w zasadzie tyle. Tutaj już wam nic więcej nie pokażę. Samochód kosztuje u dealera samochodowego obecnie 2300 boostów, z tego co pamiętam. I chyba... Tak, i mamy go od razu z częściami Americona. Ja sobie taką wersję kupiłem i powiem wam, jestem zadowolony. Naprawdę, samochód nie jest taki zły, jak mi przedstawiali to koledzy. I zdecydowanie na ucieczki drużynowe nadaje się. Sam raz po prostu jest idealny do tego stworzony. Nieźle skręca, znaczy lepiej niż Dodge Charger. I osiągi ma też lepsze, więc jak najbardziej polecam na ucieczki samochód. Natomiast do wyścigów w klasie C, no nie wiem, że to jest dobry rywal. Jednak ten skręt nie jest aż taki imponujący, żeby sobie móc tutaj poradzić z naprawdę trudnymi zawodnikami. No nic, dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hej!